Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie ma dwóch takich samych ludzi. To znaczy, możemy być bardzo podobni w swojej pracy, w swoim zaangażowaniu, ale nie identyczni. Patrząc na wydajność, powiemy, że idziemy łeb w łeb. Ale różnica tkwi w środku, we wnętrzu człowieka. Jak to słyszymy w Ewangelii, dwóch będzie na jednym posłaniu, ale jeden zostanie wzięty. Dwie będą leć na żarnach, ale jedna zostanie wzięta. Może się wydawać, że to ludzie tego samego formatu, ale jeden mobilizuje się do pracy, a drugi egoistycznie zamyka się w sobie. Kiedy przychodzi pokusa do grzechu, jeden jej ulegnie, a drugi wytrwa w swojej sprawiedliwości. Żyjemy swoim życiem, nawet nie zdając sobie sprawy, że to mogą być ostatnie chwile. Taki będzie dzień pański. Kto będzie starał się zachować swoje życie, ten niechybnie je straci, ale ten, co je straci, zyska. Wszelka próba zatrzymania do czystości przeciwstawia się Ewangelii. Jezus wielokrotnie mówił o tym, żeby się nie przywiązywać do obecnego stanu. On jest tylko przejściem i sposobnością, by zapracować na wieczność. Tylko do tego trzeba mieć otwarte oczy. Oczy, które będą widziały więcej niż czubek własnego nosa. Wszystko ma znaczenie, bo w każdym momencie może odbyć się mój sprawdzian z miłości. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem chory i tak dalej. Znamy te słowa. I właśnie na takim teście musimy dać właściwą odpowiedź nie słowem, ale czynem. Bardziej niż sam grzech obraża i drażni Pana to, że grzesznicy nie czują bólu z powodu swoich grzechów, powiedział święty Jan Chryzostom. Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje nam, że miłość stanowi największe przykazanie społeczne. Szanuje drugiego i jego prawa. Wymaga praktykowania sprawiedliwości, do czego tylko ona nas uzdalnia. Jest natchnieniem dla życia będącego darem z siebie. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Życie samo w sobie dąży do wzrostu, rozwoju, entuzjazmu i owocowania. Natomiast kiedy próbuje się je posiąść na własność, wtedy usycha i umiera. Zobaczmy, że Chrystus, nie posiadając niczego, miał tak naprawdę wszystko, co do życia jest potrzebne. Żył intensywnie dla Boga i ludzi, a przez to przyciągał do siebie ludzi z każdej strony. Możemy niestety ciągle czekać na okazję, żeby coś zmienić w otaczającym nas świecie. A gdy ona przyjdzie, wtedy szukać wymówek. Jako młodzieńcy możemy się buntować, że na świecie jest niesprawiedliwość i żyć taką nadzieją, że ja mogę ją zmienić. Później może się okazać, że potrzebne są pieniądze, bo to one rządzą i czekać na ich przypływ. Gdy będą środki, zobaczy się, że to jednak ludzie manipulują, więc trzeba się wspiąć na szczyt. Gdy jest się już na szczycie, to w sumie nic nie przeszkadza, więc po co to zmieniać? I tak człowiek z czystych ideałów, które dostrzegał, stał się ślepcem, który nie widzi niczego złego. Niech Bóg uchowa nas od przekonania, że jesteśmy sprawiedliwi i uczciwi. Oczywiście mamy być uczciwi, ale nadzieję mamy złożyć w Nim, który zna nas lepiej niż my sami. Abyśmy dochowali wierności, a w chwilach próby niech dobry Bóg nas wspomaga, bo bez Jego łaski możemy pójść w złym kierunku, z którego nie ma odwrotu.